ciekawe, czy jest zamieszkała, ale wygląda ładnie. Oj, tak, chyba ten pan jedzie do garażu. Cześć, witajcie na naszym kanale, witajcie na siedlisku Marcinówka. Witamy Was serdecznie. Jak widzicie, kolejny dzień pracy się rozpoczyna. Jesteśmy już w strojach roboczych, a to znaczy, że przed nami dzień pełen wyzwań. Plany mamy takie niesprecyzowane. Tyle jest różnych zadań do zrobienia, że w zasadzie ciężko nam się zastanowić jakoś konkretnie i rozplanować, co po kolei robić, dlatego że przede wszystkim jest uzależnione od pogody, od tego, na co nas znajdzie ochota, ile będziemy mieli siły, no ale na pewno pracy nie brakuje. To prawda, no to co musimy zrobić, to chyba już zacząć kosić trawę, bo powoli zaczyna odbijać, więc chcemy trochę o nią zadbać. Dostaliśmy też bukszpany, chcemy je posadzić w szpalerze. Mamy 4, więc nie będzie tak dużo kopania. I mamy też sporo funki, chostów do posadzenia. Czy uda nam się to wszystko dzisiaj zrobić? Czy zrobimy coś jeszcze? To się okaże. No, na pewno punktem pierwszym, takim najbardziej priorytetowym dzisiaj jest skoszenie trawnika. Pierwszy raz w tym roku takie normalne koszenie kosiarką, no bo już mamy praktycznie maj, a trawa nieskoszona. Już widać, że od naszego ostatniego pobytu całkiem ładnie podrosła. Także to jest najważniejsze. A drugi punkt najważniejszy to zasadzenie wszystkich roślin, które dostaliśmy od rodziców Oli. Tak jak Ola wspomniała, to są 4 bukszpany. Mamy tam też wierzby, takie krzaczaste, ozdobne. Japońskie. Hikaru? Chyba jakoś tak. Coś takiego. No widzieliśmy, wyglądają bardzo ładnie, jak już się rozkrzaczą i zakwitną, także bardzo nam się podobają. Bardzo dziękujemy. Te hostie, o których Ola wspomniała, zwane też funkiami. Hosty, tak. I co? No i do roboty. Szkodwalie, te sprawy, tak. Tak. Musimy jeszcze na pewno zgrabić. Ostatnim razem, jak byliśmy, skosiłem pasy łąki przy drodze, żeby jakoś ładnie wyglądało, jak zadbane, ale już zabrakło mi czasu, żeby tę trawę łąkową zgrabić. No ale już widzieliśmy, że nowo odbiła, już się zazieleniła, także działanie było dobre. Dzisiaj to zgrabimy. Ciągle nie mamy miejsca, gdzie tę trawę wywozić. Kompostownik już cały się zapełnił. Musimy zrobić nowy. Tak, wokół roślin też już nie ma co układać. Ale mamy taki dół. Ten dół, który znacie z czyszczenia śmieci. Tutaj możecie zobaczyć 2 filmy, jak te śmieci wyrzucamy, znaczy zbieramy i potem je wywozimy. Więc będziemy go zasypywać trawą i różnymi takimi bioodpadami zielonymi. O, tak to najlepiej określić i może się kiedyś zapełni. Nie no, w przyszłości zasypiemy to ziemią, tylko na razie no na spokojnie, to nie jest priorytet. Tak. No i co? I dzisiaj już pracę w zasadzie trochę zaczęliśmy, czoło lekko wzruszone, więc kontynuujemy. Tak. Zapraszamy, oglądajcie nas, bądźcie z nami. Zapomnieliśmy Wam jeszcze powiedzieć, że jak na wiosnę przystało, no to nasze siedlisko już się naprawdę porządnie zazieleniło. Część kwiatów już kwitnie. Możecie tutaj zobaczyć między innymi tulipany, które kwitną no już w pełni, naprawdę w pełni, rozłożone kielichy, wszystkie są naprawdę, no wyglądają imponująco i jeden tutaj tylko jeszcze został, chyba nie rozwinięty, no także jeszcze trochę z nami pobędą, ale tak jak wspominałem, no to zobaczcie, no trawnik jest już całkiem zielony, to jeszcze przed koszeniem, ale po koszeniu będzie wyglądał, myślę, naprawdę znacznie lepiej. Trochę sobie podgrabiłem starą tą trawę, dlatego że no niestety nie mamy wertykulatora, nie zrobiliśmy wertykulacji, wiem, że się powinno to robić, no ale spokojnie, wszystko po kolei w miarę możliwości. No i co dalej? No i zobaczcie, tutaj przepięknie kwitnie, nabiało nam drzewo. Do końca nie jesteśmy jeszcze pewni, co to jest. Prawdopodobnie może być to wiśnia, takie mamy podejrzenia. Kwitnie no, niesamowicie. Tutaj mamy już, wiadomo, to było zielone zawsze, bo świerki cały rok są zielone,
No i przy ognisku. Zobaczcie, jak się zmienił obraz tego, co mamy przy ognisku. Tutaj powoli ubywa nam kupa pozostawionych gałęzi, część się już przekompostowała nawet od spodu. Powoli je sobie przerabiamy, a to na zrębki, a to wypalamy w ognisku. No i proszę, zobaczcie, jak tutaj wspaniale kwitną drzewa na wejściu do lasu. Niesamowicie. Pojawiały się już pąki, pojawiały się liście. Jest przepięknie. No i tutaj wykosiłem ostatnio i też już widać, że ta trawa odbija. Będę tu jeszcze równał, te kretowiska likwidował, a miejsce przy ognisku będzie się robić no, coraz ładniejsze, coraz równiejsze i no, jeszcze dojdą te pięki, które mijaliśmy po drodze, także będzie wspaniale. Czy wy słyszycie ten śpiew ptaków? Cudowny. A tu mamy świeżą pokrzywę, malutką. Będę zbierać ją i suszyć. Będziemy mieć napar do picia. No a z reszty zrobimy oczywiście nawóz. Tutaj widzę pewnego niechcianego przybysza. Chyba niedługo trzeba będzie zrobić obejście i sprawdzić, czy żadne owady nam się tutaj na naszym siedlisku nie gnieżdżą, bo chcielibyśmy uniknąć tego kolejnego problemu i problemu z tamtego roku, czyli gniazda os. Os czy tam tych innych okropności latających. Nie przepadamy za tym. Ty masz dużą siłę! Tutaj chcę posadzić funkie jeszcze. Mam nadzieję, że będą rosły ładnie, bo te już są duże. Wprawdzie jak widać są tutaj korzenie tych sosen, czy tam świerków. No są, no ale mam nadzieję, że jakoś sobie te funkie dadzą radę i znajdą to, co jest im potrzebne do życia. Będą walczyć. A jak nie, to je przesadzimy.
nie za głęboko. Za mało ziemi, tatuś będzie musiał tutaj dołożyć ziemi skądś. Ale skąd my weźmiemy taką ziemię? Jak myślisz? Bagażnik ogrodnika. Tak obładowani w krzaczki jedziemy na działeczkę, na nasze siedlisko. Nie będziemy obsadzać. To wszystko prezenty od rodziców Oli. Bardzo za nie dziękujemy. Co my tu mamy? Jak widać, są bukszpany. W tych workach wykopane funkie. Są też jakieś rozchodniki. No, będzie co sadzić. A część jest jeszcze w środku. A i tak nam się wszystko nie zmieściło. O, zobaczcie. Tu jeszcze zostało. Jeden bukszpan na kolejny kurs. No i coś tam pewnie jeszcze. No to w drogę. Tu jeszcze mamy wierzbę, o której wspominaliśmy. A, widzicie. To jest wierzba Hakuro. Wyjmę to z tych folijek, bo będzie za gorąco tej wierzbie. Ale naprawdę jest bardzo widowiskowa. Też rośnie jak krzaczek. Można w sumie to też kształtować jako drzewko. Ale to raczej będzie jako krzaczek. Moja mama planowała to u siebie posadzić i myślała, że to jest wierzba na pniu, no ale niestety nie jest. Ale naprawdę wiosną ma prześliczne liście, biało-zielone. Bardzo ładnie się wybarwiają. Nie chce się. Naprawdę wygląda bardzo widowiskowo, więc super, cieszę się. No ale jak to wierzba? One potrzebują dużo wody i miejsca wilgotnego, więc w takim wilgotnym miejscu je posadzimy, żeby po prostu było im dobrze i żeby mogły rosnąć same, żebyśmy nie musieli ich podlewać. Idziemy do lasu. Dobrze. Tatuś będzie tu kosił na początku, wiesz? Żeby dało się ładnie przejść. Już się powoli robi ściółka i jakieś rośliny wychodzą. Nie machają. Nie ma wiatru. Nie. Dlatego się nie machają. I nie ma wiatru nawet. Ojej. To prawda, ja też nie. Złapała drzewo. Było suche. Chyba ciężko, co? Idziemy na spacer. Szukamy gniazda bocianów. Jest tam w pobliżu. Jeszcze tu nigdy nie byłyśmy z tej strony, Stosią. Idziemy. Co to jest? Światła. Światła? To samochód jedzie. Jeszcze jeden. Powiem, tu wysiada pan. A. O, tu jest jeszcze jakaś działeczka. Ciekawe, czy jest zamieszkała, ale wygląda ładnie. Jedzie do garażu. Oj, tak, chyba ten pan jedzie do garażu. Jest bocian.
Jest. Jest piękny ptak. Widzisz, jaki ma czerwony dziób? Dotykaj! Nie można dotykać bociana. Zobacz, on sam sobie zrobił to gniazdo. Posłuchaj, że są tam dwa bociany? Zobacz, przyleciał drugi. Są tu dwa bociany. A wiesz, że... Nie leciał. A wiesz, zobacz, będzie leciał. Albo poprawia skrzydła. A wiesz, że niedługo będą też małe bociany? Poleciał. Poleciał. Trochę schodzi w dół ta droga, prawda? Wracają z wyprawy. Tosia jest bardzo ciekawa świata, więc ona po prostu wszystko chce zobaczyć. Jak coś jej się spodoba, to ciężko zrezygnować z oglądania danej atrakcji. Albo na maksa, albo wcale. Chodźmy na obiad. Kurczaka? To chodź. Tak to się je przy robocie. Majóweczka. Dwa, dwa, dwa. Zobaczyć. Fajnie, spokojnie jest. Kosi. Tata. Kosią. To w poniedziałek to się. Tak. Bukszpan się gęsto sadzi, czy rzadko? Nie wiem. Tak rozstawiłam, żeby potem można było dosadzić. Strasznie się wstyrałem przy ogniwku koszące. Masakra. No, nie chciałaś chusteczki. Najgorzej to no. Proszę, chcę tą chusteczkę. Jeszcze. Proszę. No bo tam jest strasznie nierówna. Jak to wyrównać w ogóle? Nie wiem. Jak to się robi? Ręcznie po prostu? Wtedy trzeba, wiesz. No to, bo to tam kredy. My lepiej byłby jakimś walcem. Uwaga. No właśnie. Trzeba tam wykombinować jakieś miejsce na stół. Kurczaka. Dziękuję. Za duży? Aha, no i jeszcze oczywiście jedna bardzo ważna sprawa, o którą prosimy, żebyście pamiętali. Kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj. To dla nas dużo znaczy, pokazuje, że podobają Wam się nasze treści. Zostawcie komentarz, może macie dla nas jakieś rady, może chcecie się podzielić jakimiś Waszymi opiniami, a może chcecie nas tylko wesprzeć albo powiedzieć dobre słowo. No, może też złe, ale to czasem lepiej zachować dla siebie. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, to coś, co nam pokazuje, że jesteście z nami i że to, co robimy, ma sens. Także bardzo o to prosimy. Pamiętajcie, tak niewiele, a tak wiele zmienia.